Cześć, tu Bogusz Mękalski i witam w kolejnym odcinku podcastu Startup My Way. Dzisiaj razem ze mną na startupowym poddaszu prawdziwy OG, polskiej sceny krypto-blockchain od wielu, wielu lat w tematach, które dzisiaj nazywamy Web3, wcześniej, wcześniej takich nie nazywaliśmy. Natomiast Szczepan Bentyn będzie dzisiaj moim gościem. Ze Szczepanem rozmawialiśmy już w jednym z początkowych odcinków, 4 lata temu, w 2018, więc zobaczymy, co się zmieniło w tym całym świecie. Także już nie przedłużając, zapraszam Was do tej, mam nadzieję, fascynującej rozmowy ze Szczepanem Bentynem. Cześć Szczepan. Cześć Bogusz. Ty Miło bo... Cię widzieć po czterech latach. Kurczę, jak to szybko minęło w ogóle, naprawdę. To. Jeden rok w krypto to jak wiesz, 10 lat gdzie indziej. No właśnie, a nie, nie, nie postarzałeś się, nawet młodszy niż wcześniej. A tak? Widzisz, bo, bo zapuściłem brodę w 2019 roku, może dlatego. Tak zainspirowałeś mnie. To tak, na start, kim jesteś, czym się zajmujesz, bo robisz tyle różnych rzeczy, że trudno, trudno się połapać w tym. To nie, ja też tego tak dużo wiesz, ale jestem takim OG, że nawet nie wiem do końca co znaczy ten skrót OG. Tak, krypto, <grym _> Tak się mówi, nie? A, tak się no, mówi. O, o, tak, ale original o, gangster. O, original tak, gangster, już, już teraz miałem, miałem, tak. widzisz. – Ale y, o ja. Aktualnie y, wiesz, jestem produkt ownerem w Sapiensy, gdzie y, robimy aplikację, o której zawsze marzyłem, czyli miejsce, gdzie od początku do końca można raz-że stworzyć profil i e token swój, taki personalny, mm. społecznościowy. Y, i to jest proste, jak założenie konta na Instagramie. I to jest aplikacja mobilna, bo wcześniej miałem próby różne webowe, które no, mają pewne ograniczenia. Aplikacja jest skoncentrowana na konsumentach, czyli zwykłych ludziach, gdzieś tam followersach, takich mainstreamowych mhm. influencerów, którzy po prostu nie bardzo, niekoniecznie muszą ogarniać krypto. Tylko wszystko jest jak najprościej dla nich przygotowane, zrobić token. Ja to tak się śmieję, że my jesteśmy takim połączeniem Instagrama, OnlyFans i Binance'a. Czyli, że to jest wiesz, sieć społecznościowa, gdzie można tworzyć treści, wrzucać, mhm. ale te treści są tylko dla posiadaczy Twoich tokenów. Każdy z postów ma inny poziom tego dostępu, czyli czasem musi mieć więcej, czasem mniej. No i ten token jest handlowany na wewnętrznej giełdzie, więc jest wyceniany na bieżąco cały czas na rynku. No i wiesz, i. E, no i tak naprawdę chcemy urodzić coś, co byśmy nazywali pierwszą taką konkurencyjną siecią społecznościową. Bo nagle pojawi się nowa liczba. Nie? To ile jesteś wart? Tak. I teraz wiesz, jeden influencer z jednej branży z drugą branżą będzie mógł konkurować nową liczbą, której wcześniej nie było tak naprawdę. Nie? Tak. Czyli trochę to, co robi DESO, tak? I BitCloud, i wszystkie aplikacje, które. Tak, to jest jakaś taka inna emanacja mm -hmm. tego pomysłu, okay. nie? Bo tak jak zauważyłeś przez te kilka, ja się stokanizowałem w 2017 roku, to, 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 było, to nie było modne to jeszcze? było w <laughs> ogóle zupełnie nie i to było. Wiesz, przez połowę ludzi odbierane jako szalone i dalej jest. Tak naprawdę to wciąż nie udowodniło jakiegoś takiego viable product, tak, nie, tak. nie przedstawiło. Zresztą tak jak NFT bardzo długo, bo NFT to tam ma też lata już było, zanim był e, Sotheby i Beeple, który sprzedawał tak. NFT, nie? Zanim to się zrobiło modne, więc parę lat to trwało, zanim udowodniło, że może faktycznie tak być. E, no i, ja, i teraz, zresztą wiesz, nagle się teraz pokazują, w tym tygodniu, nie? E, jakieś artykuły w Forbesie właśnie o tokenizacji ludzi, jakieś konferencje, wykłady już, pierwsi autoryteci się pojawiają w tej kwestii. No i e, myślę, że ten trend to może być nowy trend. Zresztą tokeny społecznościowe to jest temat, który e, myślę też nabiera na sile. Niekoniecznie jest zawsze e, zrozumiany w pełni przez wszystkich, ale to jest na pewno coś, co, co jest nie. No, nie wy nieodzownym elementem branży. Powiedz mi, co przez te cztery lata się u ciebie, u ciebie zmieniło? O ja, no dużo, no wiesz, ja bardzo mocno, eh, że tak powiem, poleciałem, A poleciałem to po prostu takie bardzo imperatywne słowo, no ale E, bardzo wysoko, tak jak cena bitcoina, trochę, nie? Czyli w 2017 roku, jak była bardzo wysoka, no to tam była bardzo duża ilość uwagi, bardzo duża ilość pieniędzy. Bardzo e, no ta rozpoznawalność powiedzmy była, bo też przecież e, kanał na YouTube miałem. Dalej mam prowadzę zresztą kwarantannę z bitcoinem. Zapraszam. Polecamy, polecamy. E, co tydzień, w 5.11. Nie będziecie zmieniać nazwy? bo się kwarantanna skończyła. D znaczy, nie, no właśnie. Wcześniej to było śniadanie z Bitcoinem, ale jak już nas zamknęli w domu, to no. właśnie w 2020 stwierdziliśmy z Lechem, że od, startujemy z kwarantanną z Bitcoinem. I, I wydaje mi się, mi się podoba ten tytuł, bo jest pewną taką spuścizną po tych czasach uh -huh. smutnych, powiedzmy, nie? Miejmy nadzieję, że nie, nie nadejdą jeszcze smutniejsze. Ale tak, jak Bitcoin no. wtedy spadł, to no to, to był jak zupełnie początek nowej lekcji, kiedyś się załamał, bo. No, bo wiesz, relacje inwestorskie myśmy zbudowali jedną no, z największych kopalni w Polsce. Rentowność kopania praktycznie spadła do zera, więc trzeba było tą, tą rentowność ratować. Myśmy też w takim trochę nieszczęśliwym modelu tą inwestycję e, stworzyli. No ale jak masz takich prawników, co się tak doradzają, no to no, musisz im czasem, nie? Niestety nienawidzę prawników. Ja jestem jak Szekspir. Wszyscy są do wyrżnięcia, <grym>, Ale. No no, więc ratując kopalnie przenieśliśmy część jej do Iranu, część do Rosji, no co z dzisiejszej perspektywy też okazało się błędem, bo gdybyśmy zachowali je w Polsce, to, to poprzedni rok, na przykład 2021, to był bardzo rentowny dla kopania i, i myślę, że z perspektywy czasu to, to się okazało błędem, no ale tego nie w sposób tego przewidzieć, także... No, ale więc dzisiaj finalnie PNT e, jest, e, jest już w procesie upadłości. Syndyk, e, syndyk przejął te spółki. Część spółek e, polubownie z, e, ze wspólnikami udało się rozwiązać. E, no, a w międzyczasie, wiesz co, no, w, wyjechałem na wieś. Tak? <laughs> tak. Wyprowadziłem się z Warszawy? Wyprowadziłem się z Warszawy, zwłaszcza w tym, w lockdownie, to tu nie dało się wytrzymać. E, udało nam się znaleźć takie piękne miejsce na wsi, blisko jeziora las, ptaszki, wiesz, i tak pracuję zdalnie, więc mam mhm. internet, wiesz, wynająłem biuro w starym PGR-ze, 36 metrów za 500 zł. O kurde. więc w ogóle ceny, ceny są bardzo zachęcające. No więc bardzo sobie to chwalę, bardzo sobie chwalę wyjazd i jakoś szczególnie nie tęsknię za Warszawą. No i w, pozwoliłem sobie na takie lekkie odetchnięcie, bo no, nie ukrywam, że tam te Tamto co się działo. Który to, to był rok? Kiedy były te? No, taka naj, najgorszy moment to był koniec 2018, nie? czyli mm -hmm. tak w sumie pół roku po tym, jak się spotkaliśmy. No i te, bo wtedy Bitcoin też spadł na 3000 300 no, tak. dolarów, nie. To było z perspektywy strasznie tanio. I tak się niestety w tym trendzie bocznym, bujał się taka kryptozima, przez ten 2019 jeszcze była. No i później ta pandemia i tak dalej. No, i co, próbowałem też swój startup rozkręcać Personal Tokens, który dalej działa. Co prawda, e, trochę nie mam na niego pomysłu, mm -hmm. ale niewiele mi kosztuje utrzymanie go miesięcznie. Więc może, kiedy ruszy ten trend, e, o ile ruszy, no co, to już będzie gotowe, już jest. E, zdarza się, że Forbes się powołuje na tą naszą stronę, także nawet no, nie, nieproszony. Więc na razie sobie leży, ale w międzyczasie ruszyliśmy właśnie między innymi z Rahibem z tą aplikacją. No a poza tym udało się wydać drugą, e, drugą edycję książki. No właśnie, centralnie za tobą, tutaj jak ktoś ogląda. O ja, To, na tym to, jest, to jest pierwsza, 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 pierwsza część. wersja, tak. Tak, tak. Druga wersja jest czarna, super, fajnie się. Dużo się zmieniło? E, wiesz e... W ogóle 30% więcej materiału. Aha. E, jest refresh e, wszystkich danych, analiz i tak dalej, więc naprawdę jest cały nowy dział NFT, który mhm. wtedy. Tak naprawdę nie było nie no tak. znaczącym elementem się nie, branży. Cały nowy duży dział odnośnie DeFi. E, no więc jest 30% więcej materiału. nie No i tym razem już wiesz, po pierwsza wersja się bardzo fajnie sprzedała, to teraz MP od razu nas wziął tam bez, hmm. bez, e, bez proszenia się, a co jest dużym sukcesem w self publishingu, nie? Tak naprawdę. E, no super, tu z Michałem Grzybkowskim żeśmy dali czadu z tą książką. Tak, pierwsza wers pierwsza książka, rewelacja, rewelacja. No to drugie nasze podejście. Super, no i w międzyczasie wiesz, jakieś konsultacje, szkolenia. No i, i personal dalej. branding. K kwarantanna z Bitcoinem. No, to jest akurat dla przyjemności. Tak, tak. To, to, tam. No to powiedz w takim razie, co, co nowego w ekosystemie Bit Bitcoina? Co się dzieje? Kraje wprowadzają bitcoina a w ogóle. Co się dzieje, nie? Chodzi? Ostatnio jak się widzieliśmy, no co wiesz. To... Wtedy też Lightning Network chcieli wprowadzić w no. 2018, <grym> jakoś to nie, 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 nie to Tak, nie... bo to jest wiesz, powoli, a potem nagle. No nie? I teraz y, jedziesz do, do Salwadoru, chcesz zapłacić w bitcoinach, a tu się okazuje, że się nie da, bo da się tylko w Lightningu zapłacić, bo cały kraj tam chodzi na Lightningu. I nawet ludzie na Dobrze, ulicy nie powiedz, umieją przyjmować. Po tak, bo no. więc Bitcoin jako ta pierwsza warstwa tego zaufania, gdzie mamy węzły, mamy górników, dzisiaj jest taką warstwą, gdzie ustalany jest stan rzeczy, taki ostateczny, nie? czyli taką warstwą uzgadniania rzeczywistości. Ale nie musimy dokonywać transakcji w oparciu o tą warstwę, bo możemy, ja z tobą możemy sobie otworzyć taki wspólny rachunek, mm. gdzie każdy z nas płaci po jednym bitcoinie i w ramach tych, po tym jednym bitcoinie możemy między sobą zrobić tam milion transakcji na sekundę. Nie? Ja ci wyślę pół bitcoina, to ty też raz masz półtora, ja mam pół i mamy własne rozliczenie pomiędzy sobą. Ale cała magia się rodzi wtedy, że ty nie tylko mhm. ze mną masz kanał, tylko że, że z pięcioma innymi znajomymi, firmami i tak dalej. I teraz, jeżeli ja chcę wysłać bitcoiny do kogoś z swoich znajomych, z którym ty masz kanał, to ja mogę zrobić to przez ciebie. I teraz całe to rozliczenie dokonało się tylko pomiędzy nami, bez konieczności zatwierdzania przez górników tej transakcji. I wiesz, przepustowość prze takiej sieci jest, nie ma granicy. Nie? Bo to tak. każdy z nas może robić milion transakcji na sekundę, a pomnóż to przez wszystkich uczestników tej sieci. No to to są Wiza, to tutaj jest, wiesz, gdzieś tam przy podłodze, nie? No i, i faktycznie Lightning Network dzisiaj stało się rzeczywistością. Naprawdę używanie Lightning Network jest dzisiaj dużo prostsze niż w ogóle używanie samego Bitcoina, takiego SOTE na tej pierwszej hmm. warstwie. Taki najprostszy portfel wallet of Satoshi, to tylko naprawdę to jest aż. Niepokojąco proste, bo ściągasz aplikację, uruchamiasz ją i już masz portfel, już możesz przyjmować pieniądze. Nikt cię nie spytał o nic, żeby ci, żebyś te pieniądze mógł przyjąć. Żadnego nawet backupu nie musisz robić, żeby dostawać te środki. Oczywiście to spektrum bezpieczeństwa jest dość szerokie, także zawsze trzeba mieć to na uwadze. Więc tak, mamy ogromny postęp w Lightning Network, mamy ogromny postęp w adopcji w ogóle korporacyjnej, nie? bo. Tesla w zeszłym roku za 2 miliardy dolarów kupiła bitcoinów. Mamy już mamy cały taki framework, gdzie korporacje wiedzą jak w to jak w tego bitcoina wchodzić. Microstrategy. E, Microstrategy Micro tak, sailor. Z sailorem. No mamy wiesz ogromnych zwolenników Bitcoin, ma, nie tak. od, od tego. E, mów Changing World Order, jak się nazywa, aż teraz mi wypadło, widzisz z głowy Ray Dalio, który tak. legenda przecież Wall Street, który przekonuje do tego do Bitcoina. Mamy największych, jednych z największych miliarderów na świecie, którzy się chwalą, że. A że Bitcoin stanowi dużą część ich portfolio. nawet tak, ja jakieś 60%, coś mówił miliarder, no miliarder z, nie? z Meksyku, Meksyku nie? Mhm. Teraz tak się pochwalił. No i wiesz jeszcze dodatkowo powiedział, że obligacje to jest w ogóle jakaś śmieciowa inwestycja, ale te pieniądze tam są ulokowane i nigdzie nie mogą pójść, nie? I on wrzuciłby tam 10-metrowym kijem ich nie dotknął. Więc myślę, że ogromną drogę Bitcoin przeszedł pod, pod względem technologicznym, jak i też na poziomie tym adopcji, na wielu poziomach, nie od in, ludzi indywidualnych po instytucjonalnych. No i dzisiaj, i to jest jedna rzecz, wydaje mi się, to trzeba powtarzać, Bitcoin jest uregulowany. Niech nie, nikt już nie powtarza bzdur, że bitcoin jest nieuregulowany i że jest anonimowy. Bo w ogóle to jest jakaś legenda, nie? To jest już totalnie nieprawda. Wiesz, jeżeli wejdziesz Aha. do kantoru walutowego, tutaj nie wiem, no, na marszałkowskiej, nie? i przyjdziesz z gotówką i chcesz kupić bitcoiny. Tak chcesz kupić bitcoiny powyżej 1000 euro, to musisz się zweryfikować. Ale jak chcesz kupić dolary ze 100 tysięcy euro, to się nie musisz zweryfikować. Hmm. Czyli w to kantorze, co tu jest przykład... uregulowane? Ja się pytam. tej. KYC w kantorze? No, no pani ci w kantorze musi zweryfikować, rozumiesz nie? No więc nagle to się okazuje, że Bitcoin się, krypto są bardziej uregulowane niż system bankowy. nie? No więc dotarliśmy do takiego momentu. Bitcoin jest już elementem. No i teraz tylko będzie następować, wiesz, adopcja, szersza adopcja instytucjonalna. Już mamy fundusze emerytalne, które kupują bitcoiny, co jest w ogóle, Co było wcześniej też nie do, my, nie do pomyślenia. No i kraje. No, według niektórych plotek już są banki centralne, które skupują Bitcoiny na rezerwy na razie system nie nie chwalą. Mamy Afrykę, która też bardzo szybko postępuje w adopcji mhm. Bitcoina. No to yy... Właśnie, a Jaki jest cel wprowadzania Bitcoina jako waluty w różnych krajach? Bo słyszymy tak, nowe nowe kraje nie. dołączają. <laughs> bardzo dobre pytanie, bo, bo yy... To było, chyba ze strony Salwadoru, to było bardziej takie PR-owe zagranie. Wiesz, przychody mhm. z turystyki wzrosły dzięki temu 30%, nie? To jest, to, jest no tak. to tam część w ogóle PKB, nie? Ogromny przypływ kapitału inwestycji, więc to była bardzo dobra decyzja PR-owa przede wszystkim. Ale Lugano, czyli wiesz, jedna z prowincji Szwajcarii, zrobiła, efektywnie zrobiła to samo, mhm. Czyli wprowadziła możliwość przyjmowania legalnie, każdy biznes w Lugano może przyjmować bitcoiny, ale nie nakazali tego, tak wiesz, nie kazali mm -hmm. tego wszystkim zrobić, tylko administracja po prostu zachęca. Słuchajcie, przyjmujmy, nie? Możecie, zobaczcie, to jest w uregulowane, możecie przyjmować bitcoiny na kasie, nabijać i tak dalej. I są, wiesz, kampanie społeczne, które mają to robić i to jest chyba lepsze podejście jednak. Ale z kolei nie możesz tego nazwać taką adopcją na poziomie państwowym, nie? No nie zrobi tego efektu wow, nie? No, no może nie zrobi tego efektu wow, ale efektywnie to jest to samo, może nawet coś lepszego, bo jednak ludzie, wiesz, z jakiegoś powodu wyszli na ulicę w Salwadorze, niektórzy nawet twierdzili, że to jest w ogóle spisek banków. Co jest, hmm. co jest najbardziej zabawne w tym wszystkim? Mi palili bitomaty w Salwadorze, bo, no. no, bo Wall Street jest właścicielem, rządzi bitcoinem tam. E, no, każdy, każdą teorię da się sprzedać, nie? Tak długo, jak ktoś w to uwierzy. No tak, no, no tak. No, no ciekawe. No też Portugalia, nie? Mocno poszła, poszła w, w ten temat chyba z 0% podatku od krypto. No, tak, tak. Krypto jeszcze Puerto Rico słyszałem, raj. Puerto Rico, no Madera teraz, tak. portugalska, zresztą jakieś to jest terytorium podległe Portugalii. Tak. To też powiedzieli, że nie ma żadnego podatku. Mamy wyspę. Prospera, która jest no w Hondurasu, która mhm. w ogóle też uznać. Nowy kraj, tak? No właśnie to jest terytorium suwerenne, nie? Aha. Oni mają swój, jakby swojego prezydenta, jakiś swój rząd, ale administracyjnie podlegają pod Honduras, więc y, tak, kraj, ale no nie kraj, nie? Zresztą to też, co to jest kraj na koniec dnia? Ta, no tak, ta to tak. prawo międzynarodowe też e, no właśnie, można naginąć. No tak, tutaj, dzisiaj tak. to wiesz, zakładasz google wiarowe. I trzymasz swoje krypto w metaversie. No tak. I, i, I to też jest kraj. Tak, no właśnie. Czekaj, tak. kiedy metavers będzie miał swoją konstytucję, nie? Na przykład niepodległości. No wiesz, deklaracja niepodległości Decentralandu. No tak. I tu można. Przykład, tutaj hazard jest legalny. No w Decentralandzie najlepszy biznes w Decentralandzie. Decentraland to jest, żeby nie było, to jest e, taki zaczynek metaversu, czy jakaś gra w świat w grze komputerowej, gdzie można chodzić może mieć kawałek swojej działki, coś tam zbudować, no to najbardziej dowodowe biznesy w decentralizacji to są kasyna. I jest ich tam całemu mnie. <noise> no bo w sumie Czy wracamy jeszcze do... metavers nie reguluje kasyny. Tak. No, wracamy do tego, co ludzie po prostu czymś są zainteresowani. Dokładnie. <noise> 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 Że, żeby zarobić, a się nie narobić tak, nie? do tak. kasyna. No i na pierwszych, wiesz, takich najbardziej miejsc, naj... pf, chyba adoptowanych aplikacji na bitcoinie. To było w ogóle Satoshi Rulet, że okay. wysyłałeś tam jedną dziesiątą bitcoina, a mogłeś dostać w ramach coś, coś innego, nie? Tam była jakaś ruletka i mogłeś wygrać. Więc... No, no właśnie, ale mówimy o tej adopcji Bitcoina samego, tak? My nie mówimy ogólnie o kryptowalutach, tylko o konkretnej tej walucie. OG <noise> walucie. Yy, czy, czy w ogóle Bitcoin jest dobry do takich takich operacji day to day? No bo jednak mówimy o tym jako lokata kapitału, cyfrowe złoto, nie? Szczerze, mówiąc Ether się nadaje zdecydowanie gorzej, nie? Wiesz, że jak jakbym miał wybierać, czy zapłacić Ci w Lightning Network, czy nawet w Bitcoinie, mm. bo opłaty w Bitcoinie są też niskie, praw pozorom. E, a w, a w etr czy w jakimś tokenie na Ethereum, mm. no to zdecydowanie wolałbym zapłacić w Lightning Network, bo tam zapłacę jakąś gdzieś, milionową część grosza za to. A w Ethereum za przelew no. tokenów zapłacę 200 zł. Nie? No za tak. mam opłatę transakcyjną. Tak, no, no. fee jest zabójcze. Ethereum jest więźniem własnego sukcesu, nie to jest to jest to. No ten, ten efekt sieciowy został tam ulokowany i teraz, jeżeli ktoś odpala nową kolekcję NFT, no to ma, ma do wyboru, tak tam prawda ma do wyboru Ethereum. A potem ma Solanę, która jest na poziomie, jeśli pod, weźmiesz pod uwagę wolumen albo ilość mm. portfeli używających e, NFT na Solanie, no to jest ich pięć razy mniej. Mm, okay. no, to, no nie chcesz ruszać z nową kolekcją gdzieś, gdzie jest mało ludzi, nie? Chcesz tam, gdzie jest dużo ludzi, dużo kapitału, duża adopcja. No OpenSea chyba zaczęło obsługiwać Solanę teraz. Tak. No i Solane i Polygon, oni tam mają tak. już kilka tych blockchainów mają. No ale, no, ale wiadomo, w... duże projekty no, startują na Ethereum. No. W ogóle, wiesz, wydaje mi się, że odchodzimy yy, od takiego okresu, gdzie te blockchainy były swoimi wyspami, nie? Gdzie był jeden blockchain, mm. był inny blockchain, konkurował. No nie, już dzisiaj te wszystkie blockchainy ze sobą gadają. Tam na jakimś poziomie, w pewnie w większości to jest dość wciąż kulawe, ale no już z ekosystem kosmosu mm. na przykład. Gdzie mamy kosmos, to mamy Terra Luna na przykład. Nie? To jest właśnie zrobione na kosmosie. O ile gdzie ich, mamy. O ile Zaorski nie zaszortuje na, na śmierć. Na śmierć. No zobaczymy, czy by się uda. No to, no to takie te ekosystemy już na kosmosie oparte, no to one są w pełni interoperacyjne. Tam jeden blockchain z drugim blockchainem mm. mogą gadać, i więc wchodzimy w taką marek, gdzie już nie, ma, nie będzie do końca już miało to znaczenia, na jakim to jest blockchainie. A już w ogóle, jak wejdzie Ethereum. 2 no, czy tam if 2 no to wtedy to już może też być kolejny etap tego rozwoju. No właśnie, to tak naturalnie przechodząc do kolejnego pytania, czyli co tam nowego w, w, w ekosystemie w Ethereum, tak, czyli Ethereum 2 tak, czekamy na zmianę. No teraz, no, celują w czerwiec, lipiec na przejście na Proof of Stake, no to będziemy, to nie jest przejście, to jest połączenie jakby łańcucha takiego, który będzie Nowym głównym łańcuchem, z tym obecnym łańcuchem, który nazywałem takim łańcuchem um, konsensusu. Mhm. No i, i to zobaczymy. No to jest ogromny eksperyment, tak naprawdę, nie? To może powiesz, tak, w trzech mhm. słowach, różnicę pomiędzy właśnie tym proof of work a czyli, proof of stake? Tak, czyli mamy blockchain, który ma jakiś. Yy, protokół konsensusu, mm -hmm. ustalania, co jest prawdą, no co nie jest prawdą. Tak właśnie, mówię dla widzów i dla słuchaczy. To co, po co jest ten protokół konsensusu? Tak naprawdę yy, chodzi o to, że jeżeli mamy rozproszoną sieć uczestników, z których każdy z nich ma taką samo, takie samo prawo głosu, czyli ma tam taki sam dostęp do informacji, taki sam dostęp do zapisywania informacji w tym blockchainie i posiada pełną historię, to pytanie brzmi, jak w takim systemie zaktualizować tę bazę danych, czyli ten blockchain? Nie? Kto ma prawo dołączyć kolejny blok w tym łańcuchu tych bloków? No, w proof of work jest tak, że tak naprawdę ten, ten kto pierwszy, Odnajdzie odpowiedni hash dla danego zestawu transakcji, dla, dla swojego zestawu transakcji, ten może wtedy dodać ten blok. W przypadku Proof of Stake jest inaczej i tutaj tak wiesz, trudno powiedzieć do końca, czym jest Proof of Stake, bo. Bo jest ich tyle rodzajów tych proof of stakeów i każda sieć ma zupełnie nowe podejście, inne. A już nie mówiąc o całej erze shitcoinów, gdzie tam 2014, gdzie powstawały ich tysiące. Ale to, co należy rozumieć, to to, że w proof of work to trzeba wykonać pracę więcej i szybciej tej pracy niż inni, żeby móc dodać nowy pakiet danych. W proof of stake jest tak, że a. Kapitał, który zastawiasz, decyduje albo o. zwiększa prawdopodobieństwo tego, że, kiedy, że kiedyś nadejdzie kolej na mm. to, żebyś ty mógł zaktualizować tą bazę danych, albo zwiększa możliwość tego, prawdopodobieństwo, że zostaniesz wylosowany do tego, żeby podpisać to, y tą zaktualizować bazę danych, albo zwiększa twoje prawo głosu w głosowaniu, który pakiet z tych danych należy aktualnie zatwierdzić. Tak bym powiedział. Czyli e, tutaj z kapitału bierze się mhm. konsensus, a tutaj się bierze z pracy. No właśnie, ale czy to nie, ma, nie jest trochę tak, że jak bierze się z kapitału, no to w... ci którzy są bogaci, będą rządzili, nie? No właśnie i tutaj to jest największy zarzut to do socjalizm stake, kontra kapitalizm. Tak. <grym> <grym> tutaj jest klasa robotnicza, a tutaj jest kapitalistyczna, nie? No i to jest zarzut główny do Proof of stake, że wiesz, motywacje w systemie są takie, żeby akumulować, 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 że także finalnie tylko Amazon i Google będą w stanie zatwierdzać transakcję, nie? Bo nikogo już nie więcej nie będzie na to stać. Już nie mówiąc o wielu innych zagrożeniach, nie? Czyli tak naprawdę, jeżeli musisz zastawić jednostki, które są jednostkami tej sieci, no to jeżeli ludzie stwierdzą, że ta sieć jest gówniana, przestanę ją używać, no to tak naprawdę dalej masz swój zastaw, ale jest gówno wart, nie? Czyli takie, tak naprawdę to jest ten problem, który się nazywa nic w zastaw, nie? Mhm. No to, ten zastaw ma tylko wartość w tym ekosystemie, nie? No i to, też ja sam z ma swoje problemy, co nie zmienia faktu, zawsze, ja byłem przez długi czas przeciwnikiem Prof of stake. Teraz uważam, że świat potrzebuje proof of work. Chociażby je, musi być jeden blockchain oparty na proof of work, ze względu na to, że to rozwuje, rozwiązuje bardzo ważne problemy ludzkości w zakresie energetycznym. Bo wiesz, ludziom się zarzuca bitcoinowi, że on tam wiesz, spala więcej niż Maroko, nie? co jest mm -hmm. jakąś tam bzdurą zupełną, ale yy, Stabilizowanie sieci energetycznej, zużywanie, wiesz, zużywanie prądu, który jest odpadem, energii, która jest odpadem. Jeżeli ExxonMobil w 10 krajach kopie bitcoiny na odpadowym gazie, który normalnie metan by trafiał do atmosfery, a tak jest spalany i odzyskiwana jest energia, no to raz, że jest bardziej ekologiczny i zwiększa swoją rentowność. Natomiast no no to jest oczywista korzyść dla wszystkich z nas. nie? O tym się nie mówi. Nie? A o tym się tak nie mówi. E, więc uważam, że konieczny jest bitcoin jako, jako proof of work, jako termodynamicznie, Zabezpieczona sieć, a pozostałe blockchainy mogą być na Proof of Stake. Tak długo, jeżeli są w stanie zabezpieczyć wartość, którą chcą przetwarzać. nie? No tak. No to czekamy, czekamy, czy im się to uda, czy to będzie no jakaś klapa. Tak jak popatrzysz na top 10 krypto, no to tam 20-30% tych wszystkich projektów to już jest Proof of Stake, tak. większość, nie? Poza, no wyjąć wszystkie tokeny, które tam działają na Ethereum, których jest pewnie połowa w top 10, no to można powiedzieć, że nawet więcej niż 30% to jest Proof of snake już, nie? A jak tam twój token? Personalny. Benton Coin. Tak, to jest. Y, dalej żyje wbrew temu, co Rafał Zorski twierdzi. <laughs> dalej żyje, tylko wiesz, Rafał Zorski nie tradeuje do Sapiensy. <laughs> e, e, tak, no publikuje Sapiensy, wiesz, cały czas buduje jego wartość. Są tacy, co kupują, tacy, co sprzedają. No i e, wiesz, to jest. To od początku był eksperyment i dalej dalej jest eksperyment. Ja dalej go używam, posiadam, wiesz, płacę niektórym, kto przyjmuje w tym. Mój adwokat na przykład przyjmuje w moich Bitcoin, Bitcoinach. w także pozdrawiam radka. <grymka> <grymka> no i e, co, ja jestem wiesz, dalej jestem głęboko przekonany, że jesteśmy w stanie stworzyć świat, w którym da się zdecentralizować Satoshi'ego Nakamoto. Nie? Mhm. czyli że każdy z nas może być satoshi, może stworzyć swoją walutę, bo ta wartość, która płynie w kieszenie Facebooka, Instagrama, Googlea, może płynąć w nasze kieszenie nie? i bramą do wartości, którą generujemy jako użytkownicy, może być token po prostu. Tak. E, no, no i w, w tą stronę idziemy, nie? Na to wygląda właśnie, bo tokenizowanie e, wiesz, tożsamości, tokenizowanie społeczności, całe te tokeny społecznościowe, cały trendy DAO. Właśnie pokazuje, że wartość jest w tych interakcjach społecznych, wartość jest w tym, co subiektywnie postrzegamy jako wartościowe. No właśnie, dało. Kolejny temat, z którym chciałem chciałem tak. pogadać. A to może zacznijmy od tak. tego w ogóle, czym jest Web3, jak Ty to rozumiesz dzisiaj, bo to nazwa tak wypłynęła niedawno, nie? Tak z pół roku temu, rok, rok temu tak się pojawiła Web3. Przechodzimy znaczy, do, do, do Web3. Czy w ogóle wiesz Web3? Ja, ja bym zdziwiony, no bo myśmy używali Web3 już długo. I wiesz, Web3 to jest taka biblioteka do integracji z Metamaskiem, z, z blockchainem, nie? To, jest tam, to już funkcjonuje od początku prawie istnienia Ethereum, a nagle się wsubi, że to jest Web3 teraz. Jak zdefiniować Web3? No. Wydaje mi się, że to jest po prostu kolejna warstwa internetu, gdzie mamy, mm, gdzie nie wymagamy instytucji jakiejś, żeby móc sobie ufać. Nie? Czyli tak jak bankowi na przykład nie musimy już ufać, żeby dokonywać między sobą przelewów, tak. Tak, teraz możemy po prostu zacząć komunikować wartość w, nowy, w swoich relacjach w nowy sposób. Czy to ma wymiar właśnie w metaversie, czy to ma wymiar w tekach, w społecznościach, w obligacjach, derywatach i tak dalej. Właśnie, ja widzę właśnie to, że zabieramy to, co zarabia Facebook na tym, jak dajemy, dostajemy lajki, serduszka i tak dalej, nie? Mhm. Wymieniamy to na twardą walutę. Czy, czy tam to to może stary... który może się stać twardą walutą? Tak. Yy, czyli, że te pieniądze będą płynęły do użytkowników, do członków społeczności, tak? a nie gdzieś, gdzieś indziej. Dokładnie. No, yy, no dobra, no to, to, to dało jeden z właśnie elementów. Kolejnych trendów. Kolejnych trendów, tak. DAO, czyli zdecentralizowana autonomiczna organizacja. To też jest wiesz, dość pojemne pojęcie, nie? Bo, bo Bitcoin sam w sobie zdał tak naprawdę. Jest zdecentralizowaną organizacją. Tak, no tak. Można by powiedzieć. Ale no tutaj chyba największym takim wydarzeniem to było to, co w zeszłym roku, czyli Constitution DAO, co się wydarzyło, które zabrało w ciągu tygodnia 40 milionów dolarów, żeby kupić jedną z oryginalnych kopii Konstytucji tak. Amerykańskiej. No i przez to, że wiesz, wszystko jest transparentne i że jest na blockchainie, to David Ackman przelicytował tam o 100 dolarów to DAO i przegrało DAO, nie? No bo wiesz, bo DAO nie wiedziało, ile on ma pieniędzy, a on wiedział, ile oni mają pieniędzy, więc, więc zawsze był w stanie ich przelicytować. Co nie zmienia faktu, że doszło do pewnego epokowego wydarzenia, czyli tego, że, że majątek DAO, tej zdecentralizowanej organizacji, został uznany przez dom, wiesz, przez dom aukcyjny, jako majątek nie? jako majątek możliwy do wykorzystania w licytacji to było to też było ciekawe, no bo w sumie że nie mogli wygrać licytację, a później dało, mogło, mogło nie przegłosować tego przelewu, żeby zapłacić za tą mhm. konstytucję, więc było jakieś ryzyko tego. Ale to też pokazało nam, że jesteśmy dzisiaj w stanie tak, ad hoc organizować kapitał w bardzo zorganizowanych formach bez żadnego tarcia. Nie? Bo Weź tutaj zrób zbiórkę na, na, wiesz, kilkadziesiąt tysięcy ludzi z całego świata na 40 milionów dolarów, Tydzień. Tak, załóż skarbonkę. Że to, a, Przelewajcie. Tak. I co, na GoFundMe? Kurde, no. to wiesz, procedura KYC i wiesz, jakiegoś wypełniania wniosków i tak dalej, zajmie tak, ci dużo jak tydzień, a później wiesz, to przeprocesuje te płatności. Już nie mów o tym, że połowa świata nigdy nie będzie miała nawet sposobu, jak tam wpłacić, bo są takie po ja po anegdotę w, tylko wtrącę, bo chciałem zostać, korzystam z Active Campaign, takiego systemu mailingowego, ogólnie no. polecam, jest super, i chciałem dołączyć do programu. Programu takiego partnerskiego, że tam jak polecę, to dostanę jakiś procent, tylko że przez stronę tą, tą amerykańską. No i okej, okay, klik, 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 po czym dostałem taki formularz do wypełnienia na 10 stron, po prostu taki pit, jakby, nie z miejscami do wypełnienia, mówię, o Boże, co to jest, żeby mi mogli wypłacać ze Stanów jakieś. 5 dolarów nie? Za, za polecenie. Mówię, nie, no jakiś, jakiś żart, nie? Zaptałem to. Coś, i... coś tam nie działa, nie? Coś tam nie działa. Tak, tak. I to, a w świecie, właśnie, a tutaj mówimy o zebraniu 40 milionów czy iluś milionów Czyli. dolarów, tak, nie? Tak. 24 no. godziny. No. No, to jest y, zupełnie inna jakość, nie? No i teraz y, takie wiesz, takie społeczności, <laughs> bo da, dało na koniec, jest ja współdzielonym rachunkiem, nie? Może go dzielić ten rachunek, um, powiedzmy, rachunek bankowy, który dzielisz z tysiącami ludzi, na przykład, albo z 100 osób. dało może mieć kilka, może być kilka tysięcy osób. I teraz y, kierując Dao, które teraz kreatorów dało jest naprawdę dużo, de, tych frameworków, których można użyć do tego. Są proste nawet strony, gdzie można sobie wyklikać, nie? że tam ma być tyle tokenów, takie ma być kworum. Yy. I to dało może. Może trzymać swoje, może trzymać NFT, czyli mm -hmm. są DAO, które zrzucają pieniądze, żeby kupić wspólnie kryptopanka. No tak. <laughs> Trzeba być naprawdę świrę, żeby, żeby już... a ja, Ach, nie, 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 nie kumam tego. Takie ca cały czas jestem zdumiony, że po prostu te obrazki mogą być źle warte. No... Sam nie był w wielkim wydarzeniem, a teraz ten jeszcze kryptopanki czy Małpy. Ale to jest swoją drogą bardzo, bardzo ciekawa kwestia. Ale... No to jest symbol status, ale to pogadamy jeszcze. No, tak. pogadamy, będziemy e, no więc raz takie dało może trzymać różnego rodzaju tokeny, może mieć swój token, który może być notowany na giełdzie. I powiem Ci, że e, to jest taka trochę e, mam wrażenie, że to jest taka trochę mniej część tego krypto, bo jest szereg, jest tam naprawdę sporo takich powiedzmy syndykatów które organizują się jako DAO, działają sobie na jakimś Discordzie i wiesz, zrzucają sobie pieniądze, w zamian za to dostałem udziały w tym DAO. Tokeny tego DAO są notowane na jakiejś zdecentralizowanej giełdzie. Mm -hmm. Co w ogóle też notowanie aktywa na giełdzie to jest naprawdę trzy minuty roboty, tutaj, żeby uruchomić rynek, nie? I, ma, I każdy na świecie ma do niego dostęp. To jest w ogóle w, w tradycyjnym, no. w, nie, nie wiem, jak w Wall Street. Jeszcze ktoś pracuje na Wall Street w ogóle, nie przy takich rewolucjach, ale dobra. I teraz to jest notowane na giełdzie, i ta społeczność ludzi ma jakiś kapitał, który może zarządzać, i kupują NFT. Mało tego, wchodzą w jakieś prywatnych rundach, w jakieś obiecujące startupy, które robią, wiesz, ta cała społeczność robi review, bo jest złożona propozycja do DAO, żeby zainwestować w taki startup. Całe DAO teraz zrobi review i musi przejść większością głosów taka inwestycja w ten startup, nie? Więc, więc nagle się okazuje, że raz, że masz już od razu grupę, masz już taki initial market nie? Tak. w postaci tych inwestorów, którzy będą twoimi apostołami tego projektu, liczą na to, że ci się uda. Dwa, masz społeczność ludzi, która jest zainwestowana w to, więc oni zaczną cię śledzić na wszystkich Twitterach i tak dalej. Ogromny kickstart już z samego miejsca, nie? Dwa taki upside dla takiego DAO, w którą może inwestować w wiele różnych projektów, to już w ogóle może być, może doprowadzić do tego, że takie DAO będzie ogromnie wyceniane. Jednym z takich DAO, które mi się bardzo spodobało, się nazywa Global Coin Research. Mało ludzi pewnie słyszało o tym, nawet ludzi w krypto, bo to dziennikarze się skrzyknęli z branży. Mhm. Z różnych redakcji po prostu i zrobili sobie DAO w ramach eksperymentu. Ale teraz to DAO ma tam wyceny kilka miliardów dolarów, bo wiesz, oni wszyscy pisali o różnych projektach i teraz tak, jak to DAO zainwestuje w projekt, no to tak ci wszyscy blogerzy zaczynają, zaczynają o tym gadać, no bo to jest w ich interesie, żeby no, o tym nie. powiedzieć, nie? No więc y, startupy się zabijają, tylko żeby weźcie w nas, zainwestujcie. To już jest większa moc, się robi większa siła niż w ogóle fundusze venture. Bo w funduszu Venture raz, że to trwa, ten cały, wiesz, takie sprawdzanie tego projektu i tak dalej. Już nie mówiąc o umowach, prawnikach, aktach notarialnych, to wste, te wszystkie koszty nawet proceduralne, jeżeli no. robisz coś jako spółka, no to wiesz doskonale, nie? Że tak. na potwierdzenie transakcji w krs ie trzeba pół roku czekać. Nie? Tak, już, już, mam... już mam dwie spółki, więc, <laughs> więc wiem. Jedna, od złożenia jeszcze była pandemia, plus były wakacje. No. A był, trzeba było złożyć, bo było notarialnie robione. Trzy miesiące czekaliśmy na wpis i miesiąc na VAT, cztery miesiące od założenia spółki, do tego, że możemy wystawić fakturę. I to, i to absurd, w trybie pewnie absurd. jeszcze online, nie? Tam w trybie, nie wiem, 24 czy Nie, nie, też, no? nie, nie przez nie, 24, nie? nie? Przez... A, czyli. Czyli przez notariusza. To jest 24 podobno jest faktycznie szybko. Okay. Tylko masz jakąś tam no. umowę i wielu rzeczy nie możesz. No, no. Sobie, no. no nie jest kaskadowanie. <noise> no ale jest. i widzisz, i teraz, nawet jak jesteś takim funduszem inwestycyjnym, zobacz, bo takie DAO zazwyczaj inwestuje w, totalnie na seedzie, nie? Tak. Czyli ma, jest, jakaś, jest pomysł, jakiś inicjalny, jest jakiś inicjalny team, który chce się tym projektem zająć. <coughs> Nawet może nie być strony internetowej czasem, nie? No to teraz taki ticket to jest 20 tysięcy dolarów. No to dla takiego DAO to nie jest wcale dużo, bo nawet ono może zainwestować swoje tokeny w taki projekt. Nawet nie muszą ze skarbca wyciągać. A teraz jeżeli taki projekt zrobi MVP, ma wsparcie takiego DAO, no to już wtedy i... I ten produkt coś jednak robi, coś działa, ktoś go używa. No to każdy fundusz na świecie inwestycyjny to jest od razu będzie się chciał zabijać o ten projekt. I to jest w ogóle bardzo fajne miejsce, gdzie można znajdować fajne projekty. Tak. E, jako taki hint dla, dla OGSów z krypto, nie? <laughs> że jeżeli w jakiś DAO zainwestowało w coś, to jest już bardzo fajne takie uwiarygodnienie nie? pod ten projekt. No. Tak, ja tak zdradzę tylko, że właśnie coś w tym stylu. Coś zrobić. Coś w tym stylu, tak, będę budował. Właśnie bo... uważam, że brakuje na polskiej scenie czegoś takiego. Nie? Tak, i to będzie. To będzie, bo ja jeszcze z drugiej strony ja wychowuję tych founderów w moich programach w Akademii SAS. Tak. No i masz setki, zasięgi, osób. masz lewar też na tym, będziesz miał. Tak, tak, Fajnie. więc coś takiego, coś takiego będzie. No więc śledźcie, obserwujcie. Ja... Ale teraz y... i co będziesz namawiał rozumiem tych founderów, że robi i DAO, tak? Bo takie DAO, no, trudno, żeby poszło do notariusza i przejęło udział że... w spółce. Po prostu w naszym tym BFC, na razie nie rozwijam nazwy, kto wie, kto wie ten wie. Po prostu będziemy budowali budowali DAO zainteresowanych osób w, na przykład w dany, w dany projekt. Mhm. I pomysł jest również taki, żeby inwestować nie konkretnie w, bezpośrednio w pro, projekty, tylko w danego foundera. Okay. I takie DAO sponsoruje takiego foundera na przykład przez, przez rok. On może, no i oczywiście dostaje całą edukację, proces jak to robić i tak dalej. Plus, promocje, lewar, le, lewar i, i, i pomoc. E, no bo taki founder, no nie wiadomo, jego pierwszy pomysł może. E... No to trzeba tego foundera stokanizować. Niech on ma swój token i da, on niech kupi tokeny od niego. Tak. Jego I... personalne tokeny. To jest to, to, to jest, jedna, jedna opcja, nie? No. Plus jeszcze, o co tu dużo, dużo zdradzę. To... Get... <enjoyed> Jak, jak słuchacie, to... Za dużo. Nie, nie za dużo, nie za dużo, no bo jednak to trzeba, to wszystko będzie, będziemy pokazywać wszystko to, co robimy, bo żeby do, te, do tego projektu dołączyć, tak? Będzie, będzie taka opcja. Będziemy starali się wprowadzić coś takiego, formę też inwestycji dla młodych startupów, taki, mhm. takiej CC-dowej, czyli inwestycji, pozyska, pozyskania kapitału w formie wypuszczenia NFT, które reprezentuje lifetime access do tej, do tego projektu, okay. tak? Więc okay. inwestorzy potencjalnie mogą kupować w celach spekulacyjnych, mm -hmm. no bo lifetime access do czegoś, co, co będzie powstawało i tak. jak będzie... będzie... jakiś SaaS na przykład, nie? Tak, coś, I, i to tak. będzie sa jakiś SaaS, tak? Te, te lifetime accessy są bardzo... Ludzie to lubią, tak? E... A jeszcze jak to może sprzedać, to w ogóle już nie... Tak, i myślę, to... że to będzie jeden z, z takich trendów. Już widzę, że są dostępy do sasów. Takie lifetime accessy w formie, w formie NFT plus oczywiście logowanie się tym NFT. Tak. Tak? No bo to jest coraz, coraz prostsze. Tak. Jest to... Jest to... No, ja ci powiem, że ludzie, bardzo wielu ludzi, nawet w krypto sobie nie zdaje sprawy, że, że bycie w syndykacie, to ja to tak nazywam syndykan, bo chyba to tak najbardziej rezonuje z tym, co, mhm. co jest. To historycznie były najlepsze, najlepsze miejsce gdzie mogłeś być. Nie, żadne jakieś tam głupie grupy sygnałowe, jakieś tam nie wiadomo co. Ale jeżeli byłeś w syndykacie, miałeś zawsze dostęp do jakiejś wiesz, zamkniętej rundy tokenów z dużą promocją. No to bardzo duże pieniądze ludzie robili na tym. No? Dobra, mamy DAO. Teraz kolejny taki tajemniczy skrót, czyli DeFi, mm -hmm. Decentralized Finance. Tak, tak. Cóż to jest? Cóż to jest za twór? No co? To... To się wszystko łączy, nie? To, się przez, to, jest, cały, to jest kolejny element web 3. <grymne> DeFi, zdecentralizowane finanse. No, czyli to co, to, co mamy, wszystkie instrumenty finansowe, które masz obecne dzisiaj w tradycyjnym świecie finansów, czyli akcje, obligacje, dewizy, kontrakty, opcje, no, co tam możesz sobie nie wymyśleć, no to to większość już z tego już jest na blockchainie. To, co to oznacza? Oznacza to, że ty nie musisz iść do jakiegoś brokera, żeby używać tego, tylko używasz do, idziesz do kontraktu, który jest zautomatyzowany i, i to z kontraktem się dogadujesz. Kontrakt to jest tak naprawdę programu, do programu komputerowego. komputerowego. który działa na rozproszonej sieci. że On nie ma, nie ma supportu, nie? Taki kontrakt, ale... <grym> jest <grym> może być bug w kontrakcie. Może być bug w kontrakcie, to wiesz, to się zdarza. To naturalny element rozwoju, nie? Go fast, break things. <grym> to tak jak e, zelona rakietami, nie? No <laughs> cóż, że się udało, nie? <laughs> no, w końcu któraś wyląduje, nie? Do no, zobaczymy, tak. E, ale tak. ostatnio słuchałem wywiadu z e, Markiem Zuckerbergiem, który właśnie którego dewizował. Alexa, tak? E, akurat u Ferisa. Okay. Uferi polecam, bo też jest, jest chyba lepszy niż u Lexa. Tak. I właśnie on mówił o tej dywizie Move Fast, Break Things, że wywalili to Break Things. Teraz jest Move Fast i coś tam, <noise> że już nie chcą, nie chcą. Bo się okazało, że czasami te błędy, które popełniają już w tej skali, no niestety. No, za dużo kosztują, nie? Za dużo kosztują, potem trzeba to naprawiać i ostatecznie wychodzi na to, że i dowolniej. Ja właśnie to tłumaczył, to tak. tak no Ethereum, no wiesz, no, Vitalik podobnie chyba zresztą stwierdził twórca Ethereum, że no już tak, nie możemy się za bardzo szybko poruszać, bo trochę za dużo trupów po drodze zostawiamy, nie. Ale DeFi to jest. Tak, jakby, to jest kolejny element, to jest kolejny rynek, który automatyzuje tą masę pośredników właśnie agentów, brokerów, e, jakieś agencje rozliczeniowe, banki, powiernicze itd., itd. Czyli e, dla przykładu zdecentralizowane giełdy, gdzie można, raz, można w 5 minut stworzyć swoje aktywo, dwa wystawić je na zdecentralizowanej giełdzie, trzy, to jest właśnie też ten DAO, czyli te organizacje spółki na blockchainie. Rynki pieniężne, gdzie można wiesz, zastawiać swoje kryptowaluty, dostawać pod ich zastaw, dostawać pożyczkę. To są e, opcje, kontrakty terminowe. To są zautomatyzowane strategie opcyjne w ogóle. No to tak wiesz, to już są kolejne levely abstrakcji, e, jeśli chodzi o instrumenty finansowe. I dzisiaj już mamy instrumenty finansowe, których nie było nigdy w, w tym w tradycyjnych mhm. finansach e, no i, i a, każdy człowiek w krypto teraz może używać już takich słopów, które wcześniej takie coś podobnego były używane tylko przez banki centralne, nie? A nagle zwykły kowalski ma dostęp do tych narzędzi. No to to jest e, zupełnie demokratyzacja Wall Street. Nie? Już, nie ma, już nie ma Wall Street. Już jest tylko Main Street teraz jest. No <laughs> to właśnie, to jest mi się DeFi właśnie kojarzy z, szczególnie z takim stakowaniem, tak? Że masz coś, mhm. masz jakoś. Jakiś, jakiś, Kryptowalutę albo jakiegoś stablecoina. Albo tokena, tak, tak. Albo jakiś token, tak? I wrzucasz, i nagle się okazuje, że masz 18% w skali roku z, zysku. Tak. Z, zysku z tego, w sensie odsetek, tak? Gdzie no wiesz, teraz faktycznie no, te stopy zwrotu w tym yield farmingu czy, czy stakingu, one, one dzisiaj są wysokie, co nie Faktu nie są pozbawione ryzyka, żeby nie było, nie jest jakaś taka lokata bankowa, nie, czy coś no, fundusz, no, chociażby podstawowy problem także, że może być błąd w kodzie, nie? Który, mhm. który gdzieś ktoś kiedyś odkryje. No ale z czasem, wiadomo, to ryzyko spada, nie? bo im dłużej jakiś system działa bezawaryjnie, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie działał mhm. dłużej bezawaryjnie. awaryjnie. Więc to jest główne ryzyko. Ryzyko jest, czy jest ta ryzyko jest drugie kursowe, nie? czyli jeżeli to jest na przykład stajkowanie oparte na liquidity miningu, czyli ten kapitał, który ty tam lokujesz, on jest wykorzystywany w automatycznych rynkach. W ogóle jakieś takie koncepcje, mary, ale no na tych giełdach zdecentralizowanych, bo, bo tym, tym kapitałem obracają uczestnicy rynku. Nie? Czyli. Mm, to by trzeba by się wzgłębić, jak to działa. Zapraszam, moja książka kryptowaluty edu.pl, mhm. tam jest to wszystko opisane. Więc y, ty lokujesz ten kapitał, i on może być poświęcany, używany w innych kontraktach, w innych, właśnie, DeFi-owych protokołach i zarabiać, także ty dostajesz tą stopę zwrotu. E no, i jest pewne ryzyko też kursowe, nie? że jeżeli to wszystko się załamie, no to jeżeli ty miałeś w Eterze to stajkowane, no to twój ether też wartość Twojego etera spadnie. A jeżeli to jest Liquidity Mining, to jeszcze może zamykać pozycję, zlicytować ją i tak dalej. Także jeśli jakieś mocne topnięcia są też ryzykowne w DeFi'u. Właśnie, skomplikowane, skomplikowane tematy. A jakieś takie platformy yy, DeFi'owe? Ja że na przykład Ankor, Ankor Protocol. No to to jest Terran Luna, nie? No to, tak, to już jest To musiałbyś Kamilę Jarząbka tutaj spytać. No, no wiesz co, no tutaj yy, to jest chyba taki też jakieś źródło kontrowersji. No Rafał Zarski to szortuje, tam mocno, szoruje yy, po tym. On jest przekonany, że to jest trochę taki układ Ponzi. Zobaczymy. No ja... ja ja jestem zdania, że trzeba eksperymentować. Rezerwy mają dużą na to, żeby wypłacać, to oni dają prawie 20% stopy zwrotu rocznie i wypłacają to z tej rezerwy. Nie, nie mam 100% przekonania, hmm. że, to się, że to jest takie sustainable, nie? że to jest takie utrzymywalne. Daj Panie Boże, że to nie upadnie, no, bo tam za dużo tych bitcoinów ulokowali. No. Bo oni teraz są już nie wiem, trzecim największym posiadaczem bitcoinów, ta Terra Luna, także yy, ta Ancor Protocol. Mm -hmm. Znaczy to jest Terra Luna Foundation, czy jakoś tak. Ej. Także no, zobaczymy. Ciekawie, no, no trzeba działać w tych innowacjach. Jeżeli byśmy tego nie robili, to byśmy stali... stali no ale to jest, dobrać, pra... widzisz, też pre... po pierwsze to jest premia za ryzyko, po drugie to jest premia za wiedzę, tak. nie? No bo jeżeli ktoś nie ma jakby ochoty, cierpliwości, żeby chociaż starać się zrozumieć to w jakimś zakresie, no to on będzie dostawał 0,01% na lokacie w banku, nie? Czy tam, jak tam teraz nie słyszałem, kredyt e, Agricole, reklamy widziałem. Bronimy Twoje pieniądze przed inflacją. Załóż nas na lokatę: no 3%. Proszę bardzo, czy ktoś sprawdzał aktualne liczby inflacji, Gdzieś jest 12? No nie, tego chronimy przed inflacją. To jest tak kłamią tak. wprost, po prostu nie, to już nawet, się, nawet się z Ja, z ja widziałem teraz takiego, taki, takiego mema w sumie. Nie sprawdzałem, ale brzmi wiarygodnie, no. że jakbyś kupił bitcoina, potem 65 tysięcy dolarów. Nie? Yy, i teraz w, w okolicach 40 tysięcy dolarów jest, to i tak jesteś na plusie w, 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 inflacji, w stosunku tak? do, do dolara. No, no <laughs> to, tak, może tak być. Nie? Na plusie. No minął już rok, na dolarze jest 10% wiesz, inflacji co najmniej, chyba, że to oficjalnie. No, no. Może nieoficjalnie pewnie jest więcej. No to jeśli chodzi pod względem siły nabywczej, no to może tak być. Chyba ja wiem. No ale po to został stworzony ten no Właśnie. Także jeżeli ktoś z Was chciałby zacząć w DeFi wejść te wszystkie magiczne stopy zwrotu, to po pierwsze y, radzę zainwestować w wiedzę. Może to być moja książka, nie musi, ale zaczynajcie proszę Was od niewielkich kwot, naprawdę, tylko tyle, co możecie stracić, y, no bo to bo, na prędzej czy później na pewno na czymś stracicie w krypto, nie? Bo to, tak. to nie ma takiego, który tylko zarabia. To jest rynek, nie? Tam jak zaorski, wali, po ryju i, i nie patrzy, że boli, nie? No. Ale też słyszałem, już jak jesteśmy w tym, tym temacie, że, że też miał trudne, trudne lata. No Czy tam się do zera? On się wręcz tym teraz coś tam No Tak, tak, tak. Ja też zawsze teraz mówię: jak mój pierwszy startup w ogóle nie miał modelu biznesowego. Do no. dwa i pół roku nic nie zarobił, bo nie wybrałem od pieniędzy żadnych. Nie. po to do by było od Funderu w ogóle. Nie, ja <laughs> tak. też. Tak, że robisz sobie produkt, myślisz sobie, niech ludzie zawsze tego używać. Ale, później, ale nawet weź ustaw jakiś, żeby mogliście zapłacić chociaż nie, bo, no, bo nie wiesz, czy, czy oni. Dokładnie. A często też jest tak, że usługa dawana za darmo jest mniej warta niż ta usługa, która... ta sama usługa, tylko że płatna, nie? Tak, tak. No, no i... ja właśnie teraz buduję tego, tego mailingera. Yy... No i wiesz, generalnie jak nie poprosisz, to ludzie nie zapłacą. No. <laughs> jak nie powiesz? Czasem się niektórzy pytają, a, a kiedy trzeba zapłacić, nie? bo nie ma jeszcze wdrożonego takiego systemu w, no, płatności. w, w płatności w systemie. Nie? Ale to, jeżeli zbudowałeś produkt, który, z którego ludzie zaczęli, zaczęli korzystać, to potem po prostu wystawiasz im fakturę, mówisz tyle i tyle, wybierz plan. Nie? No. wystawiam fakturę. ciach, jeżeli to jest faktycznie dla nich użyteczne, to, to za, płacą. Będą za to płacić. Tak. tak? Tutaj, tutaj jest prosta. No ja ten proces pokazuję tym moim, moim ludziom, founderom tym w, w, moich, w moich kursach, tak. od dewelopera do foundera. Ostatnio w poprzednim odcinku miałem mojego kursanta pierwszy raz, o. który teraz jego aplikacja jest na poziomie półtora miliona ARR-u, u tak. no subskrypcji rocznie. Tak. Super. Właśnie. No to, to duma dumacie pewnie rozbiera. Tak, tak, tak. Jak do, dołączył to to odsyłamy to tamtego odcinka sobie możecie posłuchać jak dołączył to nie miał ani jednego klienta jeszcze zaczynali oczywiście nie mówię że to jest moja zasługa tylko nie no nie no no, gdzieś, no, nie, te, no, gdzie... no twoja jest najmniejsza w na... moja moja, moja no. jest najmniejsza nie ale gdzieś tam, gdzieś tam zawsze Pewnie. zawsze jakieś nawet motywacja kwestia ciśnięcia. dobrze wracając, wracając do tematu NFT NFT co to jest to, to NFT o, 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 o którym wszyscy NFT wszyscy to bo pierwsze NFT to nie są te obrazki. <śmiech> <śmiech> Ludziom się wiesz, patrzymy na obrazek i mówimy uh, NFT, ale to nie tak. ten obraz, to nie ten obrazek jest tym NFT. Tylko NFT jest metką tego obrazu na blockchainie. I to ludzie handlują tą metką i ta metka no bo tak, na, tak naprawdę ten obrazek, załóżmy, że to będzie mem, to 1500 osób na świecie może mieć kopię tego obrazka. Ale jeżeli wszyscy się zgodzimy, no to tylko ten właściciel tej metki będzie właścicielem jego e, właściwym tego, te, tego mema. Więc czy NFT jest pewną takim dodatkiem do cyfrowych aktywów, próbuje się też tokenizować w ten sposób e, niecyfrowe dzieła, oczywiście, e, który dodaje taką warstwę weryfikacyjną, nie? I tam przed Photoshop, jeśli dobrze pamiętam, wprowadza funkcję tego, że wiesz, stworzysz coś w tym Photoshopie. No, mm -hmm. To jest naprawdę duży problem wśród designerów, że oni robią logo, nie? A później. W jakichś konkursach często są takie, są takie strony, gdzie ktoś mówi, zapłacę tam 1000 dolarów za logo i dostaje 10 propozycji, nie? I na końcu kradnie w ja tutaj nie. wiesz, że tutaj gdyby to było już na blockchainie, no to wiadomo, że jeżeli goś użył, no to ma ten designer ma już dowód na to, że on tego i tego dnia to stworzył i stworzył to on właśnie. Nie? Tak. Więc to e, zastosowań dla tego jest wiele, ale to, gdzie największy ten fenomen e, NFT się ujawnił, no to zdecydowanie są społeczności, nie? Kolejny... Społeczność to jest w ogóle największy aset, jaki można mieć. Nie? Jeżeli, jeżeli nie wiecie, co w życiu robić, to zacznijcie budować społeczność. <laughs> Naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, bycie zwykłym modem na Discordzie potrafi dać zarobić miliony. No to, 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 jest, to jest super kariera, a, a stanie jest na to ogromne. Mało ludzi potrafi, wiesz, zostawić bota na Telegramie czy na Discordzie. Nie? To, a są proste rzeczy, wystarczy parę tutoriali tak, poglądać tak. i mieć czas i chęci. A, a za to można mieć dostęp do ciekawych um, okazji. No i teraz społeczności, to co społeczność uznaje za wartościowe, okazuje się, że jest. Board AT Up Club, czyli te znudzone małpy, które później można było dać im jakieś serum, które później mutowało te małpy, więc miałeś zwykłą i zmutowaną małpę. Dla mnie, NFT to są, to jest to, co już było, nie? Czyli to jest takie ICO, tylko że do jest złożony obrazek jeszcze, który na innym poziomie przemawia do wielu ludzi. No bo jednak te tak. abstrakcyjne liczby na tych portfelach, one są nudne. One są takie, wiesz, twój jeden token to ten, co mój. A fajnie by było, mm -hmm. gdyby nie był taki jak mój, żeby miałem trochę ładniejszy. Nie? Albo żebyśmy się mogli chociaż pokłócić, że ja mam ładniejszy. <głosy> <głosy> no i do tego dochodzi jeszcze ta dynamika statusu społecznego. nie, Czyli ja mam kryptopanka, ja mam małpę, ja mam większego. Tak, tak. No. no właśnie, no właśnie. W, w, wydaje mi się to no niesamowitym fenomenem, e, takim kultu, kulturowym. Tak. I właśnie ostatnio, ostatnio ktoś kupił jak MEMA, za milion dolarów była sprzedaż MEMA i tak, tacy. E, żałobnicy i niosą trumny i tam no. tańczą, nie? Jaki, taki Oryginalny plik, su super, tak? Super, tak, super słynny ten i ktoś kupił po prostu ten mem i jest właścicielem tego mema teraz, tak? No ale, i, ale takich przypadków jest dużo. Kojarzy tą dziewczynkę, co ona się tak właściwie, hej, tam pożar z tyłu stoi, tak, tak. to też dziewczynka tam za 400 tysięcy dolarów chyba sprzedała to zdjęcie, wiesz? Oryginalne <laughs> zdjęcie tego, jak ona tam się cieszy z tego, że jest pożar. No i, i wiesz, i teraz y, zobaczysz, agencje marketingowe, agencje jakieś takie to socialowe, one będą skupować te kanał, nie? Bo z lada moment... Ty pewnie miałeś, mog mogłeś mieć takie do czynienia, wiesz. Jak gdzieś znalazłem jakąś czcionkę w internecie, nie była licencjonowana, zastosowałem ją u siebie na stronie. Mija 3-4 lata i dostaję maila z kancelarii, że licencja jest, ja muszę płacić 200 euro miesięcznie za tą czcionkę, nie? Bo oni kupili prawa do tej czcionki od tego autora i oni teraz kasują. A nie słyszałem, nie słyszałem o tym. Nie, to nie to zdarzyło mi się. To jest mój sprzed dwóch tygodni. wam tam Zniroban. Teraz zostaje tylko time's New Roman. No i. E, I podejrzewam, że z memami będzie tak samo, nie? Że, wiesz, firmy wykorzystują memy, nie? Ca ta memologia to jest kolejny jakaś taka wielka branża. Gdzie ludzie zarabiają na tworzeniu memów. No i teraz. E, no, nie będziesz mógł korzystać z niektórych memów, nie? bo ten mem należy do Warner Bros. albo tam tak. do kogoś innego. Nie? Są takie, takie szablony memów, też, nie? Bardzo często, że i generatory, że wpisujesz tak. po prostu tekst. Do znanych tych. Ale wiesz, no z drugiej strony jest nieskończony potencjał memowy nie, w ludzkości. To Nie ten mem to inny. Jeżeli ktoś z was, jeżeli robiłeś mema, to wiesz, że. Zrobić mema, to może, ma, może masz, masz pomysł, ale jaki obrazek pod to pasuje, no tam spośród 700 tak, musisz wybierać. Nie? Tak, tak, no. tak. Albo wrzucasz obrazek i pytasz społeczność, kolejny plus społeczności, jaki dać komentarz, albo co tam napisać, nie? żeby zrobili y, mema. No dobra, a powiedz mi, no jaki w ogóle widzisz, widzisz potencjał zastos zastosowania, co, co, co sądzisz o NFT? NFT? W ogóle. Y... Jest, jest szereg zastosowań tokenów NFT, których ludzie nie widzą. Na przykład w Uniswapie w wersji trzeciej, mm -hmm. e, w zamian za dostarczanie płynności, dostajesz NFT, ale to nie jest NFT z obrazkiem, tylko to jest unikalny token, który określa Twoją pozycję płynności, czyli e, ile wrzuciłeś i w jakim zakresie dostarczasz płynność e, w zakresie cenowym dostarczasz płynność. Wcześniej w poprzednich wersjach dostawałeś token taki. Wymienny, nie? czyli ten, jeżeli ktoś inny też dostarczył mhm. płynność dla danej pary, to dostawał taki sam token. Mogłeś go sprzedać, wymienić. To może jeszcze tak powiesz, y, czym jest Uniswap i czym te płynności są. <grym> no więc, y, tradycyjna giełda, e, taka jak Binance na przykład, czy polska Kanga, to są giełdy oparte na e, tak zwanym spocie albo order booku, gdzie mamy jakąś tab tablicę ogłoszeń, powiedzmy, mhm. i są, od góry piszą się ci, którzy chcą sprzedać. Nie? a od najwyższej do najniższej ceny dane aktywo, a na dole spisują się ci, którzy chcą kupić. Ja chcę kupić po tyle, ten po tyle i tak. I tworzy się lista zleceń sprzedaży i kupna. I ta różnica kursowa pomiędzy jednym a drugim to jest tak zwany spread. I teraz problem w tym układzie, który funkcjonował nawet z sukcesem wielokrotnie na całym świecie jest, jest taki, że ten spread czasem jest bardzo szeroki. Płynność, ilość tych zleceń zakupu i sprzedaży może być niewielka, Wtedy to się mówi, że jest niewielka płynność na tym rynku. Jak giełdy w świecie kryptowalut, a wcześniej te tradycyjne giełdy też tak robiły, dopóki to było zakazane, ale po prostu tworzą jakieś automaty, które uzupełniają dodatkowe te zlecenia swoimi zleceniami po to, żeby jakiś większy inwestor, który przyjdzie, będzie mógł dokonać większego zlecenia bez jakiegoś większego wahania ceną. I w przypadku DeFi mamy właśnie słopy, które są tak zwanymi automa automatycznymi market makerami. To działa w ten sposób, że bierzesz na przykład szklanki, nie? tworzymy pulę płynności. Tutaj są beny na przykład, a tutaj dorzucamy tokeny Bogusza. Nie? I teraz Boguszów będzie, jest dwa razy więcej załóżmy w tej puli. I teraz ile benów kosztuje... Bogusz. No wiemy, ile kosztuje, prawda? Dwa razy więcej. Mm. Jeden, jeden Ben to dwa Bogusze, no bo jest go dwa razy więcej w tej puli. I teraz ta proporcja w tych pulach wyznacza cenę tych aktywów. Ale najciekawsze jest to, że możesz postawić trzecią szklankę, do której dolejesz na przykład dolary i teraz i Beny i Bogusze można wymienić na dolary, bo ja przeskoczę z Bena na Bogusza do dolarów i nagle tworzy się sieć powiązanych ze sobą puli płynności. Wobec których każde aktywo mm -hmm. można wymienić na każde aktywo. No I to są, to są, I to jest dostarczanie płynności, to jest wrzucanie tych tokenów do, do tych szklanek, nie? Jak, jak ktoś słucha w wersji audio, to jeszcze to pan właśnie pokazywał i przelewał wodę do naszych szklanek. Wodę albo co, co tutaj mamy? Biały płyn. To co tutaj mamy. To co tutaj mamy, więc zapraszamy do, do, na YouTube'a, żeby zobaczyć. To może wytniemy i zrobimy z tego mema. Tak. Um, No Tak. Znaczy, i w wersji trzeciej. Bo w zamiast za to, że się dostarcza płynność, to się dostaje taki paragon, jakby nie. I w pierwszej i drugiej wersji Uniswap dostawało się paragon w formie wymiennego tokena, który był taki sam jak pozostałe w tej płynności. A w wersji trzeciej dostaje się unikalny token, bo dostarczasz tam płynność dla konkretnego zakresu cenu, cenowego, e, co, co ma swoje to, to jest kolejny feature powiedzmy, e, jakby pomaga optymalizować tę mm. strategię e, dostarczania płynności, zarabiania na tym. Hmm. No. no to faktycznie. Aha. Więc tutaj co, wracając do takim, NFT. Nie słyszałem o takim zastosowaniu yy. jeszcze. No więc masz, masz yy, właśnie pozycje Twoje płynnościowe mogą być tokenami NFT, kontrakty terminowe mogą być tokenami NFT. Także jest ogromny zakres, gdzie NFT w ogóle nie będzie miało nic wspólnego z memami czy JPGami, a będzie o, jak, nie większy, jak nie większym rynkiem, to, to może być takim samym jak nie większym, nie? W przypadku wszelkiej grafiki, no to uważam, że no to chyba już teraz oczywiste dla wszystkich, no, że to jest najlepsze rozwiązanie problemu praw autorskich, jakie mamy. Nie? czyli royaltisy, prawda, że za sprzedaż mhm. dostaje autor jakiś royalties za każdą sprzedaż danego dzieła, ale też tak jak w przypadku tego logo, o którym mówiłem, czyli prawa autorskie, historię, autentyfikację tego, że to faktycznie ten autor. Daleko jeszcze nam do tego, nie? Bo hmm. weź tu i przekonaj tam jakiegoś autora, malarza do tego, żeby on założył metamaskę, nie? I się zweryfikował. No to już kawał drogi jeszcze do tego. <grym> Ale ciśnienie jest ogromne. Nie? Ogromne jest ciśnienie na to. Ja, ja jak byłbym na NFT, no to nie było tygodnia, żebym nie, nie miał konsultacji kilku, nawet tygodniowo, na to, żeby ktoś chciał tokenizować sztukę, tokenizować konie, tokenizować tam, no, wszystko nie. Tak. 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 No właśnie, ale to w takim razie, czy ten obrazek ostatecznie powinien być. Yy... Na blockchainie zapisane, no bo teraz to się robi tak, że jest po prostu link, nie? No tak. Coś tego linka podmienia. Link, hash, nie? Tego pliku ewentualnie. Te, e, storage, przechowywanie tego pliku jest, jest problematyczne, nie? Czyli, czyli... No na koniec dnia się go wrzuca do jakiegoś IPFS-a, nie? Tam mhm. Interplanetary File System. <laughs> zawsze mi rozwala mnie nazwa tego, tego protokołu, zawsze. No, i, i się liczy na to, że on tam nie zostanie skasowany. On tam jest wiesz, skopiowany, rozproszony po, całym, po całej tej sieci, także w miarę bezpieczny. No ale, ale wiesz, dowodem jest jednak hash tego pliku, nie? Czyli sk mhm. pod, skrót tak, kryptograficzny tego pliku, on będzie dowodem zawsze zawartym w tym NFT. Więc nawet jak go wykopiesz tam gdzieś z jakichś archiwów za 100 lat, ten plik to porównasz sobie hash do tego systemu do tego, blockchain i będziesz widział, kto jest autorem od razu i że został pierwszy raz jakby wybity, zmintowany. Tak, tego dnia tak jest, no. No właśnie, bo poruszaliście, ogl oglądałem ostatnio właśnie wasz, waszą kwarantannę z Bitcoinem, poruszaliście ten temat, że można... Zmintować go jeszcze raz ten sam plik na blockchainie. No, no właśnie i to jest... No, i, co, I co wtedy? Nie? Co wtedy? No liczy się ale czas, nie? Liczy się, liczy się czas, właśnie. Kto moment. to zrobi pierwszy. Kto pierwszy to zrobi. No ale to nie Więc jest... Robisz logo i ja biorę twoje logo Ta, i to Ja, ja byłem moje. pierwszy, sorry, nie? Ja byłem pierwszy. No to nie jest, to nie jest yy, motywacja, której byśmy chcieli, nie? Na koniec hmm. dnia. Czyli po prostu zaraz będziemy... faj. Bo jeżeli wprowadzimy jakieś takie przepisy, które mówią właśnie, że oryginalnym autorem jest ten, kto pierwszy, o, Jezu, to zaraz widzę farmę botów, która za, zawali trans Ethereum po prostu masowym mintowaniem NFT, nie? Kurde. Jak ktoś by wchodził tak dzisiaj właśnie w świat Web3, DAO, DEFI, NFT, mhm. to od czego byś zaczynał? No wiadomo, bo bariera wejścia jest duża. Nie? Ale wiesz co, ten, ten rynek, on już nie jest taki jednolity jak kiedyś, jak rozmawialiśmy. Kiedyś to były tylko kryptowaluty, nie? W sumie były tylko tokeny. Te tokeny personalne, one no. były taką, taką no, waliką. To była taka no, no, nowinka, nie? Tak. Taka gdzieś tam nisza w niszy. Redropy dzisiaj... Bogusz Coina. Tak. E, I teraz, e, więc ja bym sobie za, najpierw zadał pytanie jakby, co mnie interesuje, nie? Czy, mi, czy ja jestem właśnie aktywnym uczestnikiem rynku, rozumiem jak działają jakieś strukturyzowane produkty, czy ja wolę właśnie śmieszne obrazki, nie? I starałbym się szukać swojego miejsca tutaj. Fajn, bardzo fajnym rozwiązaniem byłoby próbować się wbić do jakiegoś fajnego DAO i DAO ma ogromne ssanie na na, na ludzi. W tym sensie nie, że potrzebuje kolejnych inwestorów, bo nie o to chodzi, tylko jest dużo chętnych, żeby być w DAO, ale brakuje ludzi, którzy mogliby nadzorować, właśnie moderować jakieś kanały na Discorcie. Mm. W zamian za to, te DAO może płacić swoimi tokenami, może wypłacać pensję ze skarbca, i, i to jest jedna z najlepszych rzeczy. Jeżeli nie macie, nie umiecie kodować, nie umiecie tam. Smart kontraktów, integ integrować cokolwiek, no ale umiecie wrzucać posty, um uczestniczyć w dyskusji i znać angielski, no to to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, które można zrobić. Czyli po prostu zacząć, wejść, zaoferować się jako moderator w jakimś projekcie, zacząć być obecnym w tej społeczności. I to na pewno się opłaci. E, no chyba, że jak trafić na projekt, który, umrze śmiercią naturalną, no, co wiadomo. jest normalne nie, w, w startupach. E, ale no, doświadczenie pozostanie. Więc to bym pierwsze, co bym zrobił. Drugie, to bym na pewno nie ryzykował za dużymi kwotami, nie? Czyli im mniej, tym lepiej nawet. Nie? Nie, nie zawsze się to opłaca, bo czasem opłata transakcyjna jest większa, niż byśmy chcieli zainwestować. Ale... Właśnie nie robić tak, że o, kurde, to na pewno wyjdzie, właduję tak, tutaj to kasę. To, kupię tą tak. małpę i... No tak wiesz, tak sobie mówię, że mogę, kurde, kupić tą małpę. No. Tak, to tak. To jest to pierwszy projekt, który, który mintowałem zjechał <grym> 10 razy w dół. No właśnie. Ale czekał, czekał. Tak, teraz zostałeś Hodlerem. <grym> nie, już, tak, nie, tak, tak. Nie no, bo projekt działa i tam robią reboot. <grym> no to nie, to jeżeli, <grym> wiesz, jeżeli tam są ludzie, jeszcze działają tak. w projektu, to zawsze jest nadzieja, nie? Tak, że coś tak. się stanie. I to i historia pokazuje wielokrotnie, że. Yy, Zdarzałem się takie odbicia fajne, spektakularne wręcz czasem. Zresztą cyberbanki są czymś takim. Przecież one były rozdawane za darmo, nie? Czy to projekt był w sumie nawet chyba porzucony przez oryginalnego twórcę mm -hmm. i, i tak naprawdę przez bycie jakimś takim... Nie wiem. Widzisz, właśnie to jest ta siła społeczności, nie? Jeżeli Jimmy Camel kupuje znudzoną małpę, no to to znowu wzmacnia tą społeczność. Nie? oni Ci wszyscy ludzie, oni są jakimiś founderami, oni są e, inwestorami w różnych branżach. Dzisiaj m, na konferencji Consensus będzie występował gwiazda swojej konferencji. Zapowiada hmm. się, jak, jak się mówi o najlepszych speakerach na tej, gwia na tej konferencji, to się mówi, że będzie punk 6354. <laughs> jakby. Okay, nie? No doszliśmy do takiego czasu. Ludzie się chowają za awatarem, no, nikt nie wie, jak już wygląda. I nawet y, widziałem, że w podcastach są, wiesz, na YouTubie z dwóch gości normalnych i trzeci, trzecią masz, masz małpę. I to jest dokładnie awatar z posiadanego NFT. Tak, tak? I po prostu masz y, w pełni anim, animowana, po prostu rozmawia. Nie? A, jeszcze nawet zanimowany Tak, był. Jest, jest w pełni zanimowana. Aha, taki awatar tak. jak ta Memojiz na, na tym iPhone'ie, tak? Na Dokładnie, awatar 3D. A. 3D, on normalnie rusza głową, tylko wygląda jak ten małpa z tego, z, ze swojego NFT. Ale super, no właśnie tak powinno być. Tak. Też tak myślę, że też mam kilka takich małp, których chciałbym tak zrobić właśnie. <laughs> tak wydają są podobne do mnie. No. <laughs> Także możecie, podmienimy na coś potem, po <laughs> <z> produkcji tutaj. <laughs> Takiego goryla, no. Więc wiesz, to jest, to jest kolejna taka, bym powiedziałem emanacja memów, właśnie, bo mamy Dogecoiny przecież, e, wojnę Doge, e, Memcoinową, która miała miejsce chyba tam w zeszłym roku, gdzie Dogecoin walczył z Shiba Inu i też kolejna społeczność tam walczyła z, kolejną, z inną społecznością. A później Elon Musk otwiera nową fabrykę, na pokazie wielki Dogecoin. No. Więc. I to jest, to jest jedna z takich rzeczy, które. Mi, to, to wszystko mnie przekonuje do tego, że idziemy w kierunku, gdzie już praca traci wartość. Nie? Kapitałem naszym jest zaangażowanie społeczne. Nam ludziom to daje frajdę. Daje nam to satysfakcję, daje nam to zajęcie. Jak już sztuczna inteligencja przyjmuje mm. wszystko, co robimy i robi to lepiej od nas, no to chociaż, chociaż żebyśmy się mogli spotkać przy ognisku, pogadać, wypić, nie, piwko tak. i, i pośpiewać, i to będzie pieniądz, nie? No właśnie. No, jakiś właśnie. dochód podstawowy i tak. No tak. właśnie, gdzie my to będziemy robić w tym całym metaversie? No w metaversie, nie? Właśnie, a jakie jak jest Twoje podejście do, do metaversu, czyli tak naprawdę nie wiadomo czego. Mam google VR, mam działki kupione w jakichś metawersach, także. I jesteś gotowy. Znaczy, wiesz, ja wychodzę z założenia, że no nie, nie wskakuj jak ma, Ape In, jest takie mm -hmm, określenie. Mm -hmm. nie? Ape In, że małpujesz w coś. I ja wychodzę z założenia, że nie wiem, że to przez takie wieloletnie FOMO po prostu, że to ominęło no. mnie tyle, ale, ale faktycznie staram się, jeżeli pomysł się wydaje fajny. No to, to niewielką, wiesz, to nie jest tak, że tam jestem, nie wiem, jakimś landlordem tam w metaversie i teraz będę sprzedawał powierzchnię pod sklepy wielkoformatowe. To <laughs> są mi takie przecież w decentrale, wiesz, jest cała aleja mody z wybiegiem na środku, tam jest, wiesz, Prada ma swój sklep, Gucci, nie, tam no. po prostu i, i są pokazy mody w tej alei, to nagle... Jakby... No, kto by to przewidział rok temu, no, że tak będzie? No, koncerty to, są. Koncerty, no, no, niesamowite. I teraz wiesz. Są nawet oferty pracy dla tak. ludzi, którzy będą tam stali przed tym kasynem i zapraszali ludzi to, do środka. To, <noise> to, to niesamowite. Tak. E, no i e, no, tymczasem e, Facebook tworzy swoje meta, przepraszam, tworzy, tworzy swój metavers. Nie wiem, czy byłeś w tym ich metaversie. E, nie. Bo ja nie, sobie nie, nie. kupiłem. Oczywiście. Horizon Venus jest tylko dostępny w Polsce, już nie ma Horizon Walls, tylko jest dostępny w Stanach. No co? jaki to jest metaverse tej? Na, na, wiesz, my tu na blockchainie budujemy działki, sprzedajemy za miliony dolarów ani, no sorry, ale jesteś spoza Stanów, to nie możesz tu nas zalogować. No, zaprzeczenie, nie? To, 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 to jest idei, nie. nie? On no, mówił, że to dobrze? będzie interoperacyjne, globalne i wszyscy będziemy jedną wielką jednostką, i no tak. Pod warunkiem, że żyjemy w Stanach. No tak. No. Ale, w, nie, no wiadomo, trochę o, może. od czego zacząć w ogóle zabawę, jeżeli ktoś chce wejść w tematy metawersowe. No, od kupienia gogli chyba, ale na że nie. Kurde, metawers jest też wiesz, takim buzzwordem teraz, bardzo niebezpiecznym. Dużo jest dużo jest projektów, które chcą wyjechać tam buzz, na ty. Jest jakaś taka rola tych buzzwordów. Trzeba by to jakoś ogarnąć, mhm. nie? Te bazwordy, że tam. Okej, okay, możesz używać tego buzzboarda, ale musisz mieć ten NFT. <głos> <głos> Na przykład. Projekty bym musiał kupować. Dało się by się nazywało, że my weryfikujemy, co jest prawdziwym metawersją, a co nie. No i ja tak teraz oczywiście eksperymentuję. No, ale doświadczenie gdzieś tam pozwala chyba przez ten bullshit, po prostu zobaczyć, dojrzeć jakieś ciekawe projekty. No i, i tak jak mówię, no, starać się nie trzymać wszystkiego w jednym koszyku. Ja wam nie powiem, gdzie to kupić. To jest, to jest największy challenge. Mhm. Zdecydowanie polecam kupować projekty na zdecentralizowanych giełdach, nie? Czyli nie trzymać środków na, środków na giełdzie. Za pieniądze, które masz za złotówki, kupić etery, kupić bitcoiny, kupić solane nawet, czy tam... Jakieś awaksy, i za te waluty później na zdecentralizowanych giełdach sobie znajdować jakieś fajne projekty. Najlepiej, im wcześniej, tym lepiej, bo upside jest największy, ale to nie zmienia faktu, że no, większość z tych inwestycji najprawdopodobniej nie wypali. nie? To trzeba mieć na uwadze. No tak, no i uważać właśnie na tematy skamowe, sprawdzać, kim są founderzy, wchodzić na te Discordy, siedzieć tam, popatrzeć, czy coś tam się dzieje. No. Czy są... Ostatnio w ogóle kupiłem, czy e, podnieciłem, mówię: O, jakieś fajne, Ktoś podrobił małpy nie? i nazwał to e, Znudzone Małpy, ta, trzecia wojna światowa. Nie? I cała kolekcja była wiesz, takich pokrwawionych małp, że ten dostał tutaj, ten no, jakiś limo, kask przestrzelony. mówię: O, no. To taką małpą to ja mogę być, ja mam takie doświadczenia w krypto, że właśnie ja jestem taki postrzelony, tu zraniony, oko wybite, nie? I się okazało, że to ragpul i goście zupełnie to zrobili tylko, żeby wyciągnąć kasę, a ja kupię trzy. Także bez z bezużytecznymi małpami. No. Ale podoba mi się ironia tego projektu właśnie, tak, to takie zupełnie postrzelony zostałeś, wystrzelony tak. kaczka. No. no oczywiście taki miałem disclaimer na początku dać, że nic tutaj, co mówimy, nie jest poradą inwestycyjną, ale chyba nawet nic nie mówiliśmy, raczej, raczej tak edukacyjnie. Powiedz mi, już tak się zbliżając ku końcowi, co byś polecał pod kątem jakichś takich materiałów edukacyjnych, nie? poza oczywiście książką kryptowaluty, wersja 2, 2 polecamy. No to jest ogromny błąd z mojej strony, że jej nie wziąłem. Może tu wkleisz takie… Jak w Mentawarsie jakbyś wkleił tą książkę, okładkę, Tak. będę ci wdzięczny bardzo. Dokleimy do, do, do do ją. Kurczę, naprawdę no, internet jest pełen i, i tutoriali, jak chcę robić. Pierwsze, co bym się nauczył, to zrozumiem chociaż podstawy działania blockchaina i jak wpiszemy sobie na YouTubie, jak działa blockchain, to znajdziemy dużo materiałów. Później zainstalował jakiś portfel, który pozwala na... na Zabawę właśnie z Web3, to znaczy w pierwszej kolejności pewnie MetaMask. Albo jest taki fajny portfel, który się nazywa Xdefi, który pozwala już wtedy nie operować nie tylko z Ethereum, hmm. ale ze wszystkimi sieciami typu Kosmos, z Avalanche, jakąś Solaną i tymi innymi takimi różnymi sieciami. Więc masz już wtedy jedno, wszystko w jednym. I również możesz tam trzymać NFT i tak dalej. No, i wtedy zacząć próbować znaleźć swoje miejsce w jakiejś społeczności, właśnie. nie, Czyli nie zapisywać się tam do masy kanałów w telegramie, nie szukać żadnych sygnałowych grup, nie szukać mhm. czegoś kolejnego diamenta, niby który wystrzeli 100 razy do góry. To the moon. To the moon. Tylko e, poszukać właśnie projektu jednego, dwóch, trzech, bo to. to Wiesz, nie kosztuje jakoś szczególnie uwagi, żeby być obecnym w tych społecznościach, rozumieć to, pomagać innym, którzy chcą, potrzebują zrozumieć pewne tematy. No i na pewno ta społeczność zawsze na pewno będzie wdzięczna, wiesz, pomożeć dostaniesz jakąś funkcję moderatora. Uw uwagałem, uważam, że jeżeli ktoś chce zacząć w krypto i nie jest programistą, to, to pierwsze, co bym robił, diskordzie. to bym szedł kurczę w społeczności, nie? i tam się przydawać, przydawać się przydawać, bo byłem zdziwiony, ile ludzi? z Afryki, z jakiejś Indii, Pakistanu, oni tak przychodzą, oni naczytają się na temat twojego projektu, że rozumieją go bardzo dobrze, mm. dopytują, wiesz, gdziekolwiek, gdzie się da ciebie złapać, dopytują, naprawdę chcą go zrozumieć, nie? I później mówią, słuchaj, ty widzisz, że się udziela, wiesz, pomaga innym, udziela innym odpowiedzi i mówi, słuchaj, a może byśmy zrobił moderatorem, nie? Ja Kurde, nie ma problemu. Zrobię cię moderatorem, widzę, że tutaj dużo kontrybujesz do społeczności, nie? Mija kilka miesięcy, on tam, wiesz, odpowiada na pytania, udziela się mhm. cały czas i mówi, Ej, ja może by się znalazła dla mnie jakaś pensja? <laughs> no i teraz jak mu odmówisz? No jak? No, no przecież no. on wykonał tyle pracy i, pra i. teraz jest niezbędnym członkiem Teamu, tak naprawdę, nie? No więc płacisz innym, no to mu też musisz płacić. Nie? Więc, więc to jest taki. I byłem zdziwiony się, że. Są tacy ludzie, ja mówię sobie, Jezu, jakie to jest proste. Gość nie musi malować, nie musi projektować, nie musi kodować, a, ale może zarobić, nie? Gdziekolwiek jest na świecie. Tak, tak. No dobra, to polecamy, polecamy taką drogę. No Jedną z takich społeczności jest właśnie nowo powstające BFC. Jeszcze, jak nagrywamy, to jeszcze projekt jest tajny, przed premierą. Nie mówię więcej, ale na pewno na pewno będzie, będzie sporo, sporo informacji. Gdzie cię znaleźć w sieci? Gdzie cię znaleźć w necie? Podcast, kwarantanna z bitcoinem na YouTubie, na Twitterze, na Twitchu, na, na Facebooku. Gdziekolwiek wpiszecie, tam znajdziecie. I co? I, i polecam się falować na Twitterze. A to jest jakaś taka ostatnimi laty już preferowana, zdecydowanie platforma społecznościowa dla mnie. Już na Facebooka nic nie wrzucam. Nie wiem, jak, czy ty dalej coś wrzucasz. Ale... Ja tylko na grupy w zasadzie. O, czasem coś nam wrzucę na profil, jakieś zdjęcie, ale mam łola zablokowanego, no, w ogóle tam nie widzę, co się dzieje. Tak, ja wtyczkę mam specjalną, która mi zblokuje, mi tak. posty, bo to jest tylko. Tam ale mam grupy kursowe reklama. na przykład, nie? To tam z kursentami, albo, no. albo jakieś. E... No i Messenger się przydaje. I Messenger się przydaje. Niestety. E, no i, i, i na Sapiensy oczywiście, zachęcam. O. Można dostać trochę benów, bo tam robię regularnie jakieś airdropy, rozdaje. Także, bo u nas, żeby być followersem, to musisz być hodlersem. Nie można zrobić follow za darmo, nie, nie. Musisz mieć mój token, żeby mnie follow'ować. A, no, widzisz. Kolejny poziom relacji tokenowej. Szczepan, dzięki serdeczny za rozmowy. Dzięki za zaproszenie. Za update po czterech latach. Co, za cztery lata się widzimy, tak? Może szybciej, może szybciej. Tyle się zmienia w tym świecie, że... No. Kto że... wie, jak to może, może będę jakimś ministrem finansów? <laughs> to Zobaczymy. To Świat wiedza. się zmienia, może Świat. Wie, że wiesz, będziesz z polską złotówkę z tabletów wprowadzał. Tak, tak. No to już nie ja, to już PKO BP już robi. Także. Robią? Tak, robią. No, PL-Coina. PL może jaka nazwa, głupia. Jak można <laughs> tak nazwać nowy, nowego coina? Coin. Tak nazwać samochód, samochód. To jest Porsche wyprodukowało. Sport Porsche. Dobra. Dobra. Dzięki serdecznie za rozmowę. Cześć. Pa. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie lub obejrzenie, jeżeli oglądasz to na YouTubie. Jeżeli materiał Ci się podobał, daj znać. Jeżeli jesteś właśnie na YouTubie, daj komentarz, daj łapkę w górę, daj subskrypcję. Jak tego słuchasz w formie podcastu. To będzie nam miło, jeżeli gdzieś tam nas znajdziesz i dasz znać, że ci się podobało, na przykład na Twitterze, na Facebooku, gdziekolwiek lubisz, na Instagramie. Także mam nadzieję, że wyniosłeś, wyniosłeś dużo z tego materiału i do usłyszenia w kolejnym odcinku.